Urządzanie wnętrz to dla nas sztuka. Dlatego znajdujemy się dzisiaj w krakowskiej Galerii Dystans, gdzie bierzemy udział w wernisażu Piotra Starościca i wystawie jego malarstwa. Zapraszam Was ze mną. Chciałabym, żeby Państwo popatrzyli na portrety, które były kiedyś dla nas takie oczywiste, a teraz mam wrażenie, że Piotr odkrywa je zupełnie na nowo. Osoba, która potrafi namalować portret tak, żebyśmy chcieli go zaprosić do siebie do domu i przebywać tą osobą obcą z nami, jest czymś naprawdę wyjątkowym. Masz tutaj wśród wystawianych obrazów jakiś swój ulubiony, który na przykład, no nie wiem, ma dla ciebie specjalną wartość, albo wiąże się z nim ciekawa historia? Chyba z tym obrazem, z tym swoim autoportretem, bo zanim poznałem swoją miłość życia, ona znała ten autoportret, codziennie jeździła na uczelnię, przyjeżdżała i widziała ten autoportret i zawsze chciała wejść do galerii, była ciekawa, kto to namalował. Chciałabym w takim razie odnieść się do tytułu tej wystawy, czyli Małe Serce. Co to dla ciebie oznacza Małe Serce i dlaczego wybrałeś taki tytuł właśnie do tej tutaj kolekcji obrazów? Małe Serce, ponieważ uważam, że mam małe serce. To znaczy, żeby być dobrym malarzem, nie wystarczy być wrażliwym. Trzeba mieć wielkie serce, żeby to zrobić, wymaga ogromnej pracy. Moją uwagę przykuwają te trzy obrazy, które tutaj widzimy. Trzy portrety, w tym autoportret malarza, ten stan zamyślenia, trzy dłonie, które się pokazują. Pytanie, ile postaci kryje się za tą jedną postacią. To jest bez wątpienia obraz, który daje do myślenia, który mnie zatrzymuje. What I like is the how he is concentrating on the detail of the face more than the rest of the paint. So I like that there is the same concept, but it's an evolution. That's what I like. And it's full of colors. It's very nice. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj tutaj z nami. Zapraszamy na kolejne wernisaże wystawy organizowane przez Galerię Dystans. Ja już nie mogę się ich doczekać. Do zobaczenia!